Dzisiaj delikatny i kremowy serniczek z brzoskwiniami i pianką. Dokładny przepis również na esencjakulinarna.pl. Z mąki, cukru pudru, proszku do pieczenia, żółtek i zimnego masła zagniatamy kruche ciasto, zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy do zamrażarki. A wszystkie składniki na masę serową miksujemy razem około 2-3 minuty na gładką masę. A blaszkę 20x30 wykładamy papierem do pieczenia i wyklejamy spód, wykorzystując 2/3 kruchego ciasta. Pozostałe ciasto wraca do zamrażarki, a spód nakłuwamy i pieczemy w 180 stopniach, grzałka góra-dół przez 15-20 minut. Gotową masę serową wylewamy na podpieczony spód. Wyrównujemy powierzchnię i układamy pokrojone brzoskwinie. A do misy miksera przelewamy białka, dodajemy szczyptę soli i miksujemy na puszystą pianę. Następnie stopniowo dodajemy cukier i ubijamy na sztywną pianę. Wykładamy na ciasto, rozprowadzamy po całej powierzchni i ścieramy pozostałą część kruchego ciasta. Pieczemy w 180 stopniach, grzałka góra-dół przez 40 minut na środkowej półce, a następnie obniżamy na najniższą półkę i pieczemy kolejne 10 minut. Pozostawiamy do ostudzenia, a następnie opruszamy cukrem pudrem, robimy pyszną kawę i gotowe. Składniki znajdziecie w opisie filmu i na esencjakulinarna.pl.